Witam wszystkich. Dzisiaj przedstawiam danie indyjskie Alo Matar, chyba że inaczej się to tam wymawia, w pudełeczku. Jest to 100% danie wegetariańskie, bez żadnych konserwantów, bez glutenu, gotowe do spożycia, średnio ostre, ale raczej dla przeciętnego Polaka to będzie ostre. Porcja 280 gramów, chociaż tu producent sugeruje, że są tutaj dwie porcje, no raczej dla mnie jedna. Kaloryczność całości to 340 kilokalorii. Niedużo, ale sugerują tutaj, żeby dodać do tego ryż lub indyjski chlebek naan. Ja sobie takie coś dodam, więc kaloryczność wzrośnie. Nawet powiedziałbym, że trochę przekroczy 500 kilokalorii. Więc jak najbardziej dla mnie będzie w porządku. Wyprodukowano oczywiście w Indiach. Nie jest to jakiś tam typowy polski produkt czy coś w tym rodzaju, tylko oryginalne raczej danie. W składzie mamy m.in. kartofle, pire pomidorowe, zielony groszek, orzechy i spora ilość różnych przypraw. Wszystko tutaj można przeczytać na samej górze, jak kogoś to interesuje dokładnie. Cała tabelka tutaj i inne informacje. Dobra. Kolejne według mnie potencjalne dobre danie. Może kartofle, czy tam ziemniaki lub pyry z ryżem nie bardzo pasują. Też tak kiedyś myślałem, ale jednak po zjedzeniu kilku takich różnych dań, nie tylko takich indyjskich, tajskich powiedzmy też, całkiem fajnie to smakuje. Więc nie sądzę, żeby tutaj było coś nie tak. Danie jest w takiej formie, czyli takie jak niektóre racje wojskowe pakowane. Bardzo fajnie takie coś się podgrzewa w bezpłomieniowym podgrzewaczu chemicznym. Można sobie zjeść wtedy to wszystko z takiej torebki, ale najlepiej jak takie danie jest z ryżem już, no bo takie jak z dodatkiem innym, to lepiej takie coś gdzieś wyłożyć. Tym bardziej, że ja będę miał dodatek. No i tak się lepiej trochę je niż takie torebki, ale powiedzmy w warunkach polowych, biwakowych można zjeść z takiego opakowania po uprzednim podgrzaniu. Tak to się prezentuje jeszcze przed podgrzaniem. No i jak wspomniałem, będę miał dodatek w postaci ryżu. Jak to się troszeczkę podgrzeje, to po prostu ten sobie ryż przed końcem dodam. Bo on już jest wcześniej ugotowany, bez żadnych przypraw, soli i tym podobnych. Tak wygląda finalny produkt. Wcześniej trochę było tego więcej, ale z przyczyn technicznych nie nagrało się to. No i muszę to ponownie nagrać, powiedzieć to samo co wcześniej. Więc było tego więcej trochę. Wcześniej było to już dosyć gęste. Po dodaniu ryżu też się to bardziej jeszcze zagęściło. Też wcześniej myślałem, że dania ryż plus kartofle nie będą pasować, ale jednak raczej to pasuje. Proste składniki, ale główną rolę raczej tutaj robią te przyprawy. Sam ten sosik z ryżem jest pikantny. Nie jest to średnio ostre, tak jak napisali, ale dla przeciętnego Polaka, może dla nich to jest średnio, dla mnie raczej ostre. Bardzo fajny sos, pomidorowy, taki maślany, aromatyczny.
wyśmienicie doprawione. Kartofle, groszek. Oczywiście danie wegetariańskie, które można sobie przerobić na danie mięsne, dodając odrobinę mięsa. Według mnie nie jest akurat tutaj konieczne. Ilość kalorii według mnie się zgadza po dodaniu ryżu i niekoniecznie jest dodawanie mięsa. Jest to też takie danie, powiedzmy, trochę lekko oleiste, więc dodatkowego jakiegoś tłuszczu tutaj nie potrzeba. Ja lubię takie orientalne dania, więc takie coś mi jak najbardziej pasuje. Spora porcja po dodaniu oczywiście ryżu. Można jeść to z tym też chlebkiem naan, jak ktoś ma zrobić i chce sobie przynieść w teren. No ale ryż to będzie raczej właściwsza metoda zrobienia tego dania. Bardzo dobre. Wyśmienicie doprawione. Chociaż tych orzechów, które tutaj miały niby być, nie są one jakoś wyczuwalne, ale czuć tą bardziej pikantność. Taki pomidorowy, bardzo fajny posmak. Danie bardzo smaczne jak dla mnie, jak na wersję wegetariańską. No jak ktoś lubi tego typu kuchnię orientalną, to jak najbardziej ja takie coś polecam. Chyba że ktoś nie lubi pikantnych, no to trudno. Ale raczej jak ktoś pikantnych rzeczy nie lubi, no to takich rzeczy raczej nie kupuj. Mi takie coś jak najbardziej odpowiada. Muszę to szybko zjadać, bo mnie atakują komary. Ale jak takie coś pikantne zjem i się nieco spocę, no to będzie więcej komarów. Jak dla mnie danie pod względem smakowym bardzo wyśmienite. W lekkim opakowaniu, bez żadnych konserwantów. W zasadzie same plusy. Nie mam nawet do czego się tutaj przyczepić. A czasami lubię się do czegoś przyczepić. A tu nie ma do czego. Wszystko jest ok. No ale takie to jest akurat danie. Dodatkowe informacje na ten temat będą dostępne pod spodem w opisie. Koniecznie pozostaw po sobie ślad w postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.